Otwieramy paczki i sytuacja jest czysta. Do naszego klubu dołączył golfista. Cześć, z tej strony Dąbro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przygotowane paczki za ważne mecze oraz przedstawię składzik, który już będzie takim składzikiem na Food Champions. Zagramy sobie też jeden albo dwa spotkania takie testowe w Division Rivals, żeby zobaczyć, jak to śmiga. I tak, nie pomyliłem się w tytule, do naszego klubu dołącza Gareth Bale, a także kilku innych fajnych zawodników, których zobaczycie za chwilę, ale przejdźmy pierw do paczek. Są to ogólnie paczki, no tak jak mówiłem, za ważne mecze. Jest tu jedna fajna paka, reszta taka średnia. Zacznijmy sobie od mieszanej paczki piłkarzy, no bo tutaj mamy 4 złotych i jeden rzadki, więc tutaj szanse na trafienie coś dobrego są no bliskie zeru, więc tutaj nie ma co w ogóle tutaj się rozwodzić. No, trafiamy same, także same. Chłopa nawet nie kojarzę, pierwszy raz go widzę. Mamy Turka z Başak Şehir'u. Fajnie, że karta Champions League, ona może być troszkę droga. Teraz tak, wiecie co, zróbmy tak. Zrobimy sobie tą, potem otworzymy sobie małą mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Później, czekajcie, dobrze, tu nie ma chyba nic, albo są ekrany. Dobra, nie ma nic, pomijamy, bo szkoda tracić waszego cennego czasu. No co, Samsung Avila, kiedyś taki telefon był, nie wiem, z 10 lat temu. Dobra, teraz leci sobie taka paczka, mieszana mała paczka piłkarzy Prime. 2 złotych, 3 rzadkich. Chyba są ekrany, aczkolwiek no nie jestem pewny. No ekran Węgier, bramkarz. Trafiamy Gulasza, 8-5, 8-5, więc spoko. Tutaj naprawdę fajna karta, pójdzie pewnie do jakiegoś SBC, albo go też sprzedamy, no w zależności od tego, ile tych chłopaków jesteś warty. Aha, dobra, to szkoda go sprzedawać, pójdzie do jakiegoś SBC. Dobra, teraz otwieramy sobie tą paczuszkę. Wydaje mi się, że jest ona gorsza. Jest to prawda tutaj 6 rzadkich, ale też 6 srebrnych. Walkoutu nie ma, ale chyba są ekrany po raz kolejny. Mamy Włochy, mamy SO i czy to jest bonus? Aha, Acerbi. Także spoko, no nic by nic nie warta karta, ale zawsze coś przyda się do SBC. Mamy Bernarda, Davida. No dobra, tutaj paki bez historii. I lecimy sobie ze złotą paczką zawodników premium. Tutaj już mamy samych złotych zawodników. Walkoutu kolejny raz nie ma i chyba nie ma nic. Z tego co mi się wydaje, nie ma nic. Jest Benitez, więc jest lipa totalna. Chyba, że jeszcze ktoś tutaj, no, Eric Dier, Vinicius, tak jest, nie, no dobra. Wysyłamy sobie to do klubu. Ty kolego, wiesz co, dobra, skwikseluję, bo nie ma to znaczenia. I widzimy się za chwilę w prezentacji mojej drużyny. No, więc jesteśmy teraz w moim składzie. Tak prezentuje się moja ekipa i wygląda, no naprawdę mega dobrze. Myślę, że w tym Food Champions pójdzie nam już o wiele lepiej z takim składem. Chociaż no wiadomo, skład nie gra, ale tutaj naprawdę klasowe wzmocnienia. Tutaj jedynie ten Diego Carlos ma 8 zgrania, ale tutaj także planuję zrobić małą zmianę. Na razie mam 100 tysięcy monet, także jeśli odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles w niedzielę wieczorem, w sensie z niedzieli na poniedziałek, to jeśli trafimy tam coś dobrego, w sensie powinienem już mieć na to pieniądze, no bo mam 100 tysięcy monet, dostanę 30 tysięcy za Elite 1 plus 2 mega paczki rzadkich kart, więc myślę, że stamtąd te 20-30 tysięcy uda mi się uzbierać. I w to miejsce wskoczy sobie Sergio Ramos, więc tutaj kolejny upgrade będzie naprawdę fantastyczny. Zmieniłem sobie tutaj Adamę na Bale'a z tego względu, no że ten Adama tak naprawdę no poza tym bieganiem już widać, po prostu było u niego zero tej techniki, nie potrafił za bardzo ani dograć, ani strzelić i to już mnie naprawdę irytowało, więc postawiłem tutaj na Bale'a, który też jest szybki, a poza tym potrafi też dobrze uderzyć, dobrze się kiwnąć, także naprawdę myślę, że będzie to upgrade na plus. Poza tym, no tutaj mamy Joe Gomeza, którego trafiliśmy wczoraj. Sprzedna bramka także Pope. Jak widzicie, czekajcie, wam jeszcze pokażę w ogóle. Dotychczas Neto zagrał u mnie aż 283 spotkania, więc no jest tego trochę. Ale jeśli o to chodzi, no to wymieniłem sobie tutaj Pope'a, właśnie na bramkę wrzuciłem, bo żeby tutaj po prostu Joe Gomez miał pełne zgranie, bo gdybym miał tutaj, co mam, to pokażę. Jeśli będzie tutaj Neto, no to wtedy Carlos ma dychę, a Gomez ma 8. I tutaj w tym układzie wolę, żeby jednak ten Gomez miał pełne zgranie, a ten Diego Carlos na 8 zgrania też dostaje tam boosta do tego, do wszystkich statystyk. Tutaj w ogóle jeszcze nie mamy, damy mu na razie katalizator, bo nie chce mi się tutaj marnować czasu waszego. Damy sobie mu później oczywiście cień. W każdym razie, no tak wygląda mój składzik i bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszym spotkaniem. Mamy tutaj skład naszego pierwszego rywala. No i tutaj od razu rzucił mi się w oczy ten Son na lewym skrzydle.
Jest też Martial, no oczywiście zawodnik, którego już znamy, Militao, Carlos, więc tutaj obrona, którą naprawdę graliśmy dosyć długo. Adame też znamy, no ten Vinicius w środku pola tak trochę średnio, no. Znaczy na pewno będzie tutaj zmieniana formacja, to tutaj w to nie wątpię, ale no szkoda, to ja wolę zawsze jakoś mieć tych zawodników przynajmniej na tym 8 z grania, żeby mieli te boosty do statystyk, a tam Vinicius miał bodajże 7. Tutaj, ojojoj, tutaj robi się ciepło. Dawaj Pope, dawaj chłopaku. Brawo Pope. No nie brawo Pope, nie, po prostu ja tego nie skomentuję, bo to jest dramat, nie? Naprawdę, no tutaj... Ja rozumiem, można wpuścić bramkę, ale naprawdę, w poprzednim odcinku mieliśmy takiego bawola, tym razem to samo. Bramkarz pluje idealnie pod nogi, ja nie wiem, czy to jest znowu jakieś, kurde, wymysły gry, ale naprawdę, już mam taką sytuację kolejny raz i naprawdę mnie to troszkę irytuje, bo... Takie coś, no ten strzał nie był za bardzo mocny ani nic takiego, więc nie rozumiem. A i teraz dobra akcja. Kolejna akcja rywala. No i mamy 2-0. No i patrzcie, przeciwnik ma akcję. No i ma 3-0, nie? I to jest właśnie FIFA, nie? Że mimo tego, że jesteście lepsi i stwarzacie sobie sytuację, nie, gra stwierdzi, że macie przegrać, to przegracie i koniec. Nie ma tutaj w ogóle rozmowy z tym. Antony Martial. Indywidualna akcja, przerzuca sobie piłkę nad jednym obrońcą, nad drugim obrońcą, ale nic z tego. Bale tam jest niepilnowany, no tutaj teraz Gareth. No musisz, chłopaku, proszę, strzelmy to. Złamanie do środka, Gareth Bale, no to musi być bramka, to musi być bramka. Gareth Bale z debiutanckim golem, przywitał się z kibicami, swoje serduszko tutaj zrobił, więc ja też je zrobię. Serduszko dla Bale'a, 3-1, łapiemy kontakt, w sensie no kontakt jak kontakt, no strzelamy bramkę honorową i mam nadzieję, że będzie to taki bodziec dla naszej drużyny i ruszymy tutaj po przynajmniej remis w tym spotkaniu. I jest rzut karny, do piłki podejdzie nie kto inny jak Gareth Bale, no bo trzeba go potestować, tak, tutaj nowy transfer, nowy zawodnik, więc tutaj dajmy mu szansę po prostu pokazać kibicom, czy potrafi strzelać te rzuty karne. Strzela w środek, mamy kolejną bramkę, jest tylko 3-2 i mam nadzieję, że jeszcze może przed przerwą uda nam się ten mecz wyrównać. Fajne spotkanie. Podoba mi się to, jest dużo goli, więc na pewno będziecie mieli co oglądać. I tyle, no, jedziemy dalej. Chyba traci piłkę. Na szczęście kolejny raz wychodzimy tutaj obronną ręką z tego zagrania. Jest tutaj Ansu Fati na skrzydle, dojrzany przez... Oj, tutaj będzie strata chyba, albo nie będzie straty. Jezus podaje. Jest Martial i mamy 3-3. Fenomenalna pogoń i w końcu nam się udało. Mamy remis i lecimy tutaj oczywiście po zwycięstwo. Piłka do Bale'a. Bale. Robi tutaj zwód. Aj, pięknie Bale. Pięknie Bale schodzi na lewą nogę. Uderza, no tutaj troszkę, no powiem szczerze, mój błąd, bo tutaj przeciwnik już raczej przeczuwał, co raczej uczynię. Ale no tutaj już nie miałem za bardzo jak się zachować. Bardzo dobrze teraz. Pięknie Gareth Bale. Tutaj, co zrobi Jezus? Podanie do Bale'a. Bale, prawa noga. Prawa noga, Gareth Bale. Żartowałem z niego, że prawą nogą nie strzela, ale strzela i jest to bohater, bo z hat-trickiem w debiucie i w dodatku daje nam prowadzenie. Przegrywaliśmy ten mecz 3-0, a prowadzimy 4-3 po 3 bramkach Garetha Bale'a. Bohater, no jest bohaterem po prostu, to tu dużo mówi. Powiem wam, emocje ogromne, sam się zestresowałem, aż normalnie zacząłem płocić na rękach. Gareth Bale w debiucie odbiera sobie piłeczkę, 3 brameczki, dodatkowo te brameczki dają nam zwycięstwo, a przegrywaliśmy, tak jak wspominam, 3-0 przegrywaliśmy i wyszliśmy tutaj na 4-3. Jeszcze w ogóle gramy z gościem, z założycielem FUT, czyli po prostu jest to facet, który od początku, kiedy wystartował Ultimate Team, tam bodajże od FIFA 10 czy 11 po prostu gra w tą grę. Jak widzicie, no, statystycznie, popatrzcie, w pierwszej połowie gość miał 6 strzałów i 5 celnych, w drugiej połowie nie oddał żadnego, zdominowaliśmy go tutaj totalnie, Gareth Bale 3 brameczki. Mam nadzieję, że będzie grał tak dalej i lecimy z drugim spotkaniem. Mamy tutaj składzik naszego drugiego rywala. Tym razem no, takie pomieszanie z poplątaniem tak naprawdę, bo jest tutaj sporo Premier League. Ten Bernard w środku pola, co dla mnie jest mega dziwne. Środek obrony, powiem tak, no solidny, aczkolwiek dosyć wolny. Tym bardziej, że są to zawodnicy bez stylów gry, więc to mnie zastanawia. Sam jestem ciekaw, jaki skill rating ma tutaj mój przeciwnik, bo wątpię, że jest to jakiś wysoki. W sensie coś czuję, że po prostu dobrałem jakiegoś słabszego rywala, no ale nie mogę też lekceważyć, bo zobaczymy po prostu, jak będzie to wyglądało na spotkaniu. Pogba do Fatiego. Ansu Fati. Wajcha. Ansu Fati. 1-0. Naprawdę fajne wejście w meczyk. 15 minuta. No tutaj widać, że ten przeciwnik no nie gra zbyt dobrze. Mam nadzieję, że tutaj
nie dostanę jakiejś głupiej bramki, ale no jeśli tutaj nie popełnię jakichś błędów, to powinniśmy tutaj lekko przejść sobie przez to spotkanie. Będzie piłka do na dół, tak jest. Aha, no widzicie, był bramkarz wywalony, nie? Ja nie wiem, naprawdę, powtarzam się, wiem, po raz kolejny, ale któryś raz z rzędu mamy coś takiego, że po prostu zaczyna się robić jakiś wylew. Tutaj Martial, indywidualna sytuacja. Antony Martial. Kurde, nie wiem dlaczego, on znowu nie zrobił tego, co ja chciałem, nie? Po prostu wskoczył jakiś delay i to jest naprawdę masakra, popatrzcie. Mój obrońca totalnie nie reaguje na moje komendy, nie? Jezu, co ja się muszę nawkurzać z tą gierką. Fati. Pogba, bardzo dobrze. Pogba. Pogba. No i mamy 2-1. Ale no naprawdę jest taki delay, jest po prostu tak opóźnienie, że oni tak dziwnie reagują. Tutaj Pogba naprawdę fajnie pokręcił rywalem. I tutaj naprawdę chwała mu za to, ale naprawdę, no, akcja i z tego może być, no, właśnie. No i z tego będzie 2-2, nie? Znowu jest to samo, nie? Cisnę typa cały czas, ale gra stwierdza, że nie, w tym meczu sobie przegrasz i koniec. Gość ma dwie sytuacje i strzela dwie bramki, to jest naprawdę nienormalne po prostu. Dobrze, pięknie teraz. Paul Pogba, no tutaj naprawdę sorry, bo zrobił bramkarz to samo, co zrobił w moim przypadku wcześniej, w poprzednim meczu, że ja po prostu strzelam petardę, jego bramkarz pluje i mój zawodnik dobija, więc tutaj no głupia bramka, ale no takie też się zdarzają w futbolu, niestety, no, znaczy to był akurat mocny strzał, więc tutaj no bramkarz mógł mieć trochę ciężko z tym obroną, ale no, taka bramka z dupy, no bym powiedział. Dobra, jest tutaj Bale. Dawaj do Bale'a. Troszkę się poodbijało. Gareth Bale 4-2. No wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie. Gra teraz nagle zaczęła grać pod naszą stronę, ale naprawdę w pierwszej połowie gra się słabo, a w drugiej połowie gram super. I w poprzednim meczu to samo, nie? W pierwszej połowie dostaje Bęcki 3-0 i nagle w drugiej połowie gościu nie oddaje strzału, nie? I ja nie rozumiem, jak to jest, bo przecież tak się nie da, że nie wiem, chłop nagle zapomina, jak się gra w FIFA czy coś. To jest dla mnie niepojęte, nie? Naprawdę, patrzcie, co mój obrońca zrobił, w ogóle wybiegł sobie jakoś sam. No i dostajemy bramkę na 4-3, robimy zmiany, bo to jest po prostu nienormalne, nie? Ja już naprawdę mam dość tej gry, mam dosyć tej gry. Super. Brawo teraz. Wrzuć to, dobrze to wrzuć. Proszę. Na raty, ale jest. Mamy 5-3 i to strzela kapitan Paulinho, tak? Wchodzi tutaj, dostał opaskę, wiadomo. Sama mu to gra przydzieliła, ale moim zdaniem no zasługiwał, no bo wiecie, był on naszym kapitanem na początku gry. Wchodzi, strzela bardzo ważną bramkę, 15 minut do końca, my wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie. No i to jest prawdziwy kapitan, tak? Wchodzi, daje impuls drużynie, że mówi, że chłopaki, do tego meczu nie można po prostu przegrać. I pokazuje, że tutaj cały czas, mimo tego, że już są lepsi gracze od niego, to jeszcze ma ten kunszt i potrafi tutaj coś jeszcze sobie stworzyć. Plecy. Dobra, zabawimy się. Cyk. I gol, i 6-3, końcóweczka, tu już na dobicie rywala. Marcel, jak w ostatnim odcinku, robi sobie ruletkę nad bramkarzem. Takie trochę, no wiem, tutaj troszkę podbiłem sobie rywala, no ale tutaj w ogóle rywal już odłożył, pada. Dawaj tę piłkę jeszcze, strzelimy siódmą, daj piłeczkę. No nie dał, w każdym razie, no mamy koniec tego spotkania, sędzia zadecydował, że skończy tutaj o normalnej porze, nie przedłuży nam tutaj meczu jakieś 15 minut, jak to czasami bywało, że sędzia doliczał 2 minuty, a nagle było granych 15. W każdym razie, no jak widzicie, Bale naprawdę fajnie się tutaj wpasował do drużynki. Na dwa mecze wygrywamy 2, strzelamy 10 bramek, tracimy 6. No tutaj te bramki stracają, to trudno, ale naprawdę podoba mi się skuteczność tego zespołu, że w dwóch meczach strzelamy te 10 bramek. I co, no przejdźmy sobie jeszcze do takiego krótkiego podsumowania na koniec odcinka, jak to zwykle bywa. Jak widzicie, mamy tutaj już, jesteśmy po tych dwóch spotkaniach. Tutaj macie oczywiście dowód, że Bale zagrał mnie tylko dwa mecze, które wam oczywiście pokazałem. Strzelił 4 bramki, co prawda żadnych asyst, ale no ta karta wygląda naprawdę super i cieszę się, że udało mi się go pozyskać. Do tego no ten składzik, no Martial, Pogba, tutaj Jesus, fenomenalnie się spisują. Jesus oczywiście gra sobie na SPO, a Pogba na tym bardziej takim no defensywniejszym pomocniku, ale tak czy tak to jest to SP, więc to jest taki powiedzmy balans pomiędzy tą defensywą a ofensywą.
Jedyne co chciałbym tutaj zmienić, no to tego Carlosa już bym chciał pożegnać i wrzucić sobie tutaj Ramosa. Tak jak mówię, mamy obecnie 100 tysięcy. Może to jeszcze wpadnie, być może w weekend zrobię jakieś SBC, które sobie zrobię i z tego jakąś paczkę trafimy. Jak tak, to wam to oczywiście pokażę na jakimś odcinku. A jeśli nie, no to będziemy musieli czekać do poniedziałku. Tam sobie otworzymy nagrodę za Squad Battles i wtedy już na 100% wpadnie nam tutaj oczywiście Sergio Ramos. Planuję też sobie zrobić, bo wyszedł dzisiaj zawodnik miesiąca w Ligę, który no, wygląda dosyć spoko, wymagania są dla niego dosyć ciężkie, bo 84 i inform, więc jak na taką kartę, no to jest to trochę drogo, moim zdaniem przynajmniej, ale ma on prawie 1,90 m, 98 chyba główek, czy jakoś 95 ma, powyżej na pewno ma główek, powyżej 95 skoczności i ten wzrost do tego ma chyba 94 tempa, więc tutaj naprawdę karta na jakieś końcówki meczy w Champions może być naprawdę fenomenalna. Dlatego sobie też go zrobię, żeby był po prostu na ławce rezerwowych, żeby zmieniał też moich podstawowych graczy. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, wiem, trochę sporo gadania, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę i do zobaczenia.